Opowiedz swojemu dziecku 7 historii z życia Pana Jezusa, które mogły się wydarzyć, gdy był małym chłopcem. Stella Kozłowska. Gdy Pan Jezus był małą dzieciną. Książka i audiobook dla dzieci dostępne w księgarni na igłowie.pl. Jest taka godzina, na którą czeka Twoje dziecko. To godzina anielska. Właśnie dla takiej godziny została napisana ta książeczka. Wierny anioł, przyjaciel, niech ją z nami cichutko przeczyta i niech dalej mówi o tych świętych dzieciach Bożych, o których ta książka opowiada. Ukochany brat całego świata, Franciszek z Asyżu. Był cudny, wiosenny poranek. Słońce śmiało się prawdziwie po Bożemu. Rośliny rozwierały swe kwietne oczy i jak tylko mogły szeroko. Człowieka i zwierzęta przepełniała rozkoszna, śpiewna szczęśliwość. Ale nigdzie nie było tak wesoło, tak uroczo, jak w lasach Włoch Środkowych, powyżej miasteczka Asyż. Wszystko tam śpiewało, dźwięczało i kwitło jak oszalałe. Gdybyście byli szli w ów poranek przez ten las, musielibyście przystanąć ze zdumienia. Patrzylibyście i patrzyli, jak właśnie, jak ogłupiali. Dlaczego? Na łączce usianej kwiatami stał mały, biedny człowieczyna. Odziany był w brunatną opończę, nogi miał bose. Nie starczyło już nawet na pasek. Zwykły postronek przytrzymywał szatę. Człowiek ten stał pośrodku pustej, bezludnej łączki i prawił kazanie, jakby był w kościele. Dlaczegożby nie? Nie kazanie jego było osobliwe, lecz słuchacze. Wszyscy mieli skrzydła i pióra, bo to były same, prawdziwe, żyjące ptaki. Siedziały przed nim cichutko, nieruchomo, ze skromnie złożonymi skrzydłami, przechyliwszy główki na bok. Słuchały słów o ojcowskiej miłości Boga dla wszelkiego stworzenia. W końcu mały człeczyna nakreślił znak Krzyża Świętego i zawołał wesoło. A teraz idźcie, bracia moi kochani, i głoście chwałę dobrego naszego Pana. I uniosły się w górę wszystkie ptaki. Pofrunęły w powietrze i zanuciły głośną pieśń szczęścia, jakiej nie słyszeliście pewnie nigdy w życiu. Przedziwny kaznodzieja uśmiechnął się i poszedł dalej swoją drogą. A wy? Sądzę, że bylibyście za nim pobiegli, aby zobaczyć, dokąd on też idzie. Doszlibyście wreszcie do pewnej wesołej i brudnej wioski włoskiej i zobaczylibyście
wybiegającego z niej wieśniaka. Z załamanymi rękami, jęcząc przeraźliwie, upadł na kolana przed brunatno odzianym człowieczkiem. Santo! Zawodził. Wilk się znów pojawił. Teraz na wiosnę. To niesłychane. Pożera nam najpiękniejsze sztuki bydła i omal nie porwał małego dziecka. Właśnie nadbiegli pasterze z hali i opowiadają, że wilk podąża w ich ślady. Jeszcze takiego krwiożerczego nie było w całym kraju. Dziwny człowiek potrząsnął głową zmartwiony. Pomówię z nim, drogi bracie Bernino, odpowiedział wieśniakowi. Ten, śmiejąc się, zerwał się z klęczek. Myślicie, że poszedł zwołać sąsiadów, aby z drągami i kijami wyruszyli na potwora? Nic podobnego, przeciwnie. Rozpromieniony, zawołał do kilku uzbrojonych wieśniaków nadbiegających ze wsi. Santo nasz, nasz święty, pójdzie do wilka. Możemy zostać spokojnie w domu. A mężczyźni na tę wieść zawrócili do domów. Pomyślelibyście może, czy oni poszaleli? A czy mielibyście odwagę pójść za tym dziwnym człowiekiem naprzeciw drapieżcy? Wówczas ujrzelibyście, jak raptem wilk ogromny wypadł z gęstwiny. Wyskoczył tuż przed dziwnym człowiekiem. Zatrzymał się gniewny, przestraszony. Człowiek ów podniósł rękę, a srogi zwierz, skomląc, przypadł do jego stóp. Bracie wilku, co to ja niedobrego słyszałem o tobie? Rozpoczęło się kazanie. Potem nastąpiły wnikliwe nauki. Jak źle, jak okrutnie zwierzę postępuje. A wilk, skowycząc żałośnie, zapaść się niemal chciał przed swym sędzią pod ziemię. Ten zaś prawił dalej. Otóż, bracie nieposkromiony, wszystko będzie ci darowane. Uproszę wieśniaków z tej wsi, aby ci co dzień przynosili do lasu trochę pożywienia, jeśli już tak źle z tobą. Poza tym odżywiaj się w dowolny sposób. Pochylił się dobrotliwie i pogłaskał zwierzę mordercę. A ten machnął ogonem jak pies i pokornie liznął życzliwą rękę. Potem człowiek ów poszedł od brata wilka do swych braci we wsi. Opowiedział im o przyrzeczeniu, a oni chętnie przyobiecali żywić wilka. Byli teraz wolni od potwora. Co prawda, nie udałoby się wam niepostrzeżenie chodzić długo za tym przedziwnym człowiekiem. Odkryłby was dawno i przyciągnąłby czule do siebie. A gdybyście ośmieleni jego słonecznym usposobieniem zapytali: powiedz, bracie Francesco, dlaczego nie nosisz ani butów, ani kapelusza, ani paska? Wtedy nie przestałby się śmiać, a w oczach jaśniałby mu radosny blask miłości. To, dziecino, to są dary mej drogiej oblubienicy, odpowiedziałby. Popatrzylibyście nań zdumieni, a on dodałby jeszcze goręcej: oblubienica moja jest najmilsza ze wszystkich kobiet na świecie. To święta pani ubóstwo. Może zabrałby was ze sobą do tych wszystkich biednych lepianek i stajenek, w których mieszka wraz ze swymi uczniami.
śpią na ziemi, a chleb powszedni muszą użebrać w domu bogaczy. Tylko krzyż wisi na ścianie, ale znać po nim, jak często i gorąco jest całowany. Tak, tak, dodałby ten wesoły biedaczyna. Tu króluje wyłącznie nasza pani ubóstwo. I zapamiętajcie to dobrze, braciszkowie i siostrzyczki. Nikt nie może tak uczynić człowieka wolnym i szczęśliwym, jak słodka moja, święta oblubienica, ubóstwo. Franciszek z Asyżu. Tak zwał się ów szczęśliwy człowiek, dla którego wszystkie stworzenia boskie były braćmi i siostrami, który radość znajdował jedynie w ubóstwie, modlitwie i ciągłej pracy dla dusz. Zdawać by się mogło, że stoi na bardzo wysokiej, oświetlonej słońcem górze, gdy tak na niego patrzymy i sami siebie w duszy pytamy: jak on się tam dostał na tę górę, na której nas nie ma? Czy on, ten szczęśliwiec, już się na niej urodził? O nie! Posłuchajcie tylko jego dziejów. W Asyżu, małej górskiej mieścinie we Włoszech, żył bogaty kupiec. Zwał się Pietro Bernardone. Żył wraz z żoną swą, Piką. Byli to ludzie poważni. Mieli syna, jedynaka, młodego Francesca. Piękny to był chłopak, żywy i wesoły. Przewodził też całej młodzieży Asyżu. Co to były za figle, zabawy, co za gry. Niejeden mieszkaniec szarego miasta potrząsał głową. Ale ojciec Bernardone śmiał się tylko i był dumny z syna. Matka Pika również nie trzaskała drzwiami, gdy syn jej późnym wieczorem przyprowadzał tuzin lub dwa tuziny wygłodniałych urwisów domagających się uczty. A potem wesoła kompania wyruszała w noc księżycową, śpiewając i grając. Z niejednego okna wychylała się głowa w szlafmycy i z oburzeniem żądała, by poskromić tych krzykaczy. Co się wtedy chłopaki naśmiały? A gdy sąsiedzi przychodzili do ojca Bernardone, to o zgrozo! On śmiał się również. Gdy Franciszek dorósł, zapragnął większych przygód. Król Sycylii wybierał się właśnie na wojnę. Młodzi rycerze ciągnęli do niego ze wszystkich stron. Franciszek był tylko synem zwykłego sukiennika, ale zapragnął iść z nimi koniecznie. I to w zbroi, na koniu. I znów ojciec nie mógł mu odmówić. Ekwipunek nieźle nadszarpnął kiesę kupca. Ale niech tam. Młodzian Franciszek wyruszył jak prawdziwy rycerz na wojnę. Śmiejąc się i płacząc, nakreśliła na nim matka krzyżyk na pożegnanie. Niech cię Bóg błogosławi, Francesco mój, i niech mi cię takim zachowa. Mogła tak rzeczywiście powiedzieć, bo chociaż przewodniczył we wszystkich sprawkach i figlach łobuzerskich, jednak nie dopuścił się nigdy nieobyczajności. Zachował serce czyste. Nigdy słowo sprośne nie padło przy wesołych ucztach. A jedną jeszcze miał wielką cnotę. Współczucie dla biednych. Żadnego żebraka nie odprawił od drzwi, nie obdarowawszy go wpierw.
uczynił nawet ślub uroczysty, że nigdy się pod tym względem nie zmieni. Teraz można zrozumieć prośby pani matki. Niech mi cię Bóg takim zachowa. Nie została wysłuchana ta prośba. Nie wrócił takim. Wrócił do niej o wiele lepszym. Chociaż zawsze był wesoły, ostatnimi czasy nachodziły go jednak coraz częściej wątpliwości, zwłaszcza podczas długotrwałej choroby. Wciąż zadawał sobie pytanie, czy to jest życie, do którego mnie Pan Bóg stworzył? I modlił się często. Panie Boże, jeżeli dla mnie inną obrałeś drogę, to mi ją wskaż. Wojna wydawała mu się tą lepszą drogą i dlatego ochotnie wyruszył na nieprzyjaciela, ale się mylił. Nie miał iść przez życie jako rycerz. Zanim dotarł do obozu króla sycylijskiego, rozchorował się ciężko w drodze. Musiał przeleżeć dłuższy czas w pewnej samotnej gospodzie. W czasie tej choroby modlił się znów pełen troski. Boże mój, wskaż mi drogę właściwą. I Bóg go wysłuchał. Głośno zabrzmiał głos jego w duszy Franciszka. Wróć do domu. Boski rozkaz wróć nie był drobnostką dla młodzieńca. Ileż ofiar kosztował jego rynsztunek wojenny? Ile o tym rozprawiano w Asyżu? A teraz miał powrócić do domu jak tchórz, nie oglądając nawet wroga z daleka? Franciszek spełnił tę ofiarę. Zdumionemu ojcu powiedział tylko: nie mogłem inaczej. Ojciec Bernardone był wspaniałomyślny. Nie pytał wiele, chociaż to rozczarowanie przygnębiło go wewnętrznie. Cały Asyż się śmiał. Franciszek nie miał spokoju ani na chwilę. Powrócił, ale co miał teraz począć? Błąkał się całymi dniami po lasach. Wiele godzin spędzał na modlitwie, zwłaszcza przed ukrzyżowanym Chrystusem w na pół rozpadłej kapliczce przydrożnej San Damiano. Pewnego razu wracał konno stamtąd do domu. Był bardzo nieszczęśliwy. Wtem zastąpił mu drogę żebrak. Franciszek odskoczył przerażony. To był trędowaty. Niedaleko Asyża znajdował się dom, w którym samotnie, omijani z daleka przez wszystkich, mieszkali nieszczęśnicy, dotknięci najwstrętniejszą, najzaraźliwszą z chorób. Musieli żebrać na utrzymanie. Franciszek zcierpł ze strachu, aż mu się niedobrze zrobiło, skoro spojrzał na okropną zjawę. Ale gdy starał się poskromić spłoszonego konia, przemknęła mu szybka myśl. Czy Bóg nie chce ciebie doświadczyć? Jakże możesz mu być sługą prawdziwym, kiedy nie kochasz cierpiących jego braci? Franciszek, który nie czynił niczego połowicznie, zeskoczył natychmiast z konia. Pobiegł prosto do chorego. Dał mu wszystkie pieniądze, jakie miał przy sobie, uściskał go i ucałował. Troskliwie odprowadził go do domu, obmył i opatrzył tu wszystkich chorych. Gdy skończył, westchnął z ulgą i odszedł. Dokonał wielkiej ofiary. Miał nadzieję, że Bóg ją przyjmie i wspomoże go. A Bóg przyjął ją, jak przyjmuje wszystko, co czynimy z dobrą wolą. Udzielił mu światła, którego pragnął.
najpierw przemówił do niego z Wielkiego Krzyża w San Damiano. Potem poprowadził przez wewnętrzne łaski i oświecenia. Bóg ukazał bogatemu młodzieńcowi, że jest powołany, aby w nowy i przedziwny sposób naśladował ubogie życie Chrystusa, a Franciszek radośnie wypełnił przykazania, które mu Bóg dał. Złożył ojcu swemu do stóp wszystko, co kiedykolwiek od niego otrzymał, nawet szaty. W jednej koszuli, okryty płaszczem żebraczym, który mu podarowano, udał się Franciszek do lasu. Żył tam w zupełnym ubóstwie. Zarabiał na chleb jako najemny robotnik lub chodził i żebrał. Użyczono mu komórki do zamieszkania. Pracą rąk swoich poodnawiał wszystkie okoliczne kapliczki, które się rozpadały w gruzy, od San Damiano począwszy, i przemawiał do wszystkich ludzi, którzy do niego przychodzili. Bóg nagrodził jego ofiarność łaską przeobfitą. Aż wreszcie Franciszek zapałał taką miłością do Boga i wszystkich stworzeń, jak mało który ze śmiertelników. Niebawem przyłączyło się do niego wielu uczniów i żyli jak i on. Taki był początek zakonu franciszkanów, który po dzień dzisiejszy w ubóstwie i radości służy Panu Bogu. W taki to sposób dostał się Franciszek na ową wyżynę łaski, na której ujrzeliśmy go przedtem i podsłuchali. Prowadziła do niej droga cierniowa. Jeszcze wyżej i dalej zaszedł Franciszek na ścieżce prowadzącej do nieba. Brat całego świata stał się bratem mieszkańców niebieskich, a w końcu bratem samego Zbawiciela. Byłoby dla was zbyt uciążliwe biec za nim na te wyżyny, jak to uczyniliście, gdy szło o kazanie dla ptaków czy o wilka. Bo musielibyście chyba zostać jasnymi aniołkami, chcąc się zbliżyć do świętego męża. Wtedy bylibyście obecni w ową cudowną noc, gdy aniołowie nawiedzili wąziutką celę. Franciszek był smutny. Gnębiły go dotkliwe cierpienia, a także troska o powierzone mu duszę. Leżał na twardym posłaniu ze ściągniętymi boleśnie brwiami i milczał. Aniołowie unosili się dokoła jego chatki, chętnie jak zazwyczaj. Żałosne współczucie przepełniało dobre ich serca. Jeden z nich, jak strzała, poleciał do nieba i upadł na kolana przed tronem Najwyższego. Potem wrócił i niedosłyszalnie wszedł do małej celi. Chory zerwał się, zaczerwienił się z wielkiej radości. Anioł zaś uśmiechnął się niebiańsko, jak żaden człowiek nie potrafi. Potem wziął skrzypce, ujął za smyczek. Święty Franciszek złożył ręce wychudłe i słuchał z rozkoszą. Anioł raz tylko pociągnął smyczkiem, ale wydobył ton tak cudownie piękny, że chatka zadrżała i rozbrzmiała jak niebiańska sala. Franciszek płonął z zachwytu jak róża. Widzisz, kochany bracie, powiedział anioł, to jest pieśń, którą gramy w niebie. Gdybym pociągnął smyczkiem po raz wtóry, serce pękłoby ci z radości.
Po tych słowach świetlany gość wzniósł się z niziutkiej izbeczki w wieczyste wyżyny. Gdybyście mogli zajrzeć później do ubogiej celki, zaprawdę, zamiast cierpiącego, znaleźlibyście w niej męża w niebiańskim zachwycie. Te odwiedziny brata anioła nie były jeszcze szczytem w życiu syna sukiennika. Przyszła godzina, w której Pan nieba i ziemi nazwał go swym bratem i ognistymi głoskami wypisał mu swą miłość braterską. Mało wiemy o tej nieziemskiej godzinie, bo nawet najukochańsi uczniowie nie mogli od mistrza więcej wydobyć prócz kilku słów ogólnych. Wiemy tylko tyle, że święty spędził parę tygodni samotnie i prawie bez jedzenia, na twardej, nagiej skale, wciąż modląc się i modląc. Na szczyt ten wstąpił jako pobożny, nawet święty człowiek. Powrócił z niego ukrzyżowany, podobnie jak jego Zbawiciel. W promiennej chwale ukazał mu się Jezus. Serafiny otaczały go i wycisnął 5 świętych ran swoich na ziemskim ciele ukochanego ucznia. 5 płomiennych, niezniszczalnych ran, jakie Chrystus na swym chwalebnym ciele nosi na znak naszego zbawienia. Franciszek był teraz we wszystkim jemu podobny. Czy może większe szczęście spotkać człowieka? I tak nadszedł wreszcie dzień ostatni. Już Franciszkowi nie wystarczał ten szczyt miłości. Teraz chciał i teraz mógł ulecieć prosto do nieba. Wszyscy uczniowie stali dokoła niego. Była wśród nich i święta Klara, dziewica świątobliwa, założycielka zakonu franciszkanek według jego reguły. Wszyscy płakali, a on śpiewał, weselił się i wielbił Boga. Nie zapomniał w owej chwili żadnego ze swych ziemskich braci. O nie! W swej ostatniej pieśni wspomniał wszystkich. I siostrę wodę, i siostrę ziemię, i brata księżyca, i brata słońce, i całe swoje rodzeństwo spośród zwierząt i roślin, a także kochaną siostrę śmierć. Wszystkich przywoływał, aby cieszyli się wraz z nim w dzień jego urodzin dla nieba. I któż by wątpił, że wszyscy przybyli? Nie zapomniał też o swej umiłowanej oblubienicy, o surowej pani ubóstwie. Jakże by miał zaniedbać wierną towarzyszkę życia w godzinie śmierci? Franciszek zmusił swych braci zakonnych, aby go podnieśli z ubogiego łoża. Umarł leżąc na gołej ziemi w prochu. A jego promienni bracia aniołowie podjęli swego umiłowanego braciszka i ponieśli ku temu, który zstąpił na ziemię, aby być naszym bratem najświętszym. Wysłuchane opowiadanie pochodzi z książki Zofii Elc Godzina Anielska. Opowiadania o świętych. Książkę oraz audiobook nabędziesz na stronie najjejgłowie.pl.